sei, se se senti, odia tutto e vedici. Se 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 senti, fai un capriccio e vola via. Se 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 senti, non vuole molerie. Sally Cerogenica. Przygoda Sally podczas burzy śnieżnej. Oto region Japonii, który obfituje w śniegu. Nie sądzicie, że to cudowny widok? Jedziemy z Yoshiko odwiedzić szkołę w Shirasoto, zagubioną wśród gór. Nasza szkoła utrzymuje kontakt ze szkołą w Shirasoto. Wymieniamy listy i rysunki. Zeszłej jesieni nasi przyjaciele przysłali nam grzyby, kasztany, żołędzie i owoce. W zamian przygotowaliśmy małe prezenty. Yoshiko i ja mamy je dostarczyć. Zostałyśmy również specjalnymi wysłanniczkami szkolnej gazetki. Następna stacja, Shirasoto. Yoshiko, obudź się. Jesteśmy na miejscu. Śpią. Ale się przestraszyła. Kolejny żart braci. Zostali w domu. Nie pamiętasz, gdzie jesteśmy? Wyspałam się. Dojechałyśmy do Shirasoto. Nareszcie. Wysiadają na następnej stacji. Polon, obudź się. Dojechaliśmy. Kontroler. To adres szkoły w Shirasoto. Ale zimno. Spodziewałam się tego. Ta walizka ma trafić do szkoły w Shirasoto. Boli. Powiedziałeś coś? Nie. Przesłyszałem się. Uważajcie. Dobrze. Witajcie, dziewczęta. Jesteście z Tokio, prawda? Tak. Kim jesteś? Jestem Koyuki. Chodzę do szkoły w Shirasoto. Wyjechałam po was. Dziękuję, Koyuki. Nazywam się Sally Yumeno, a ja Yoshiko Namura. Miło mi. Cieszę się, że przyjechałyście. Proszę, wsiadajcie. Zawiozę was do szkoły. Zaczekaj, musimy odebrać bagaże. Na pewno je wyładowali. Proszę, dacie radę? To ciężkie. Pełno w niej prezentów dla ciebie i twoich kolegów. Mam nadzieję, że się spodobają. Ojej, olbrzymia skrzynia, dziękuję. Ależ to drobiazg. Jeszcze raz dziękuję. Dacie radę? Proszę się nie martwić. Razem, Yoshiko. Zostawcie to. Dziewczęta, jeszcze dwie walizki. Chyba nie są nasze. Przyjechały tym samym pociągiem. Nadawcą jest klasa piąta ze szkoły Kibokaoka z Tokio. Nie wiedziałam, że ktoś je wysłał. Może to niespodzianka. Ale od kogo? Wszystko przykryte śniegiem. Cudownie. Dlaczego domy są takie małe?
Patrz, słupy telegraficzne też. Przysypane są śniegiem. Zatrzymaj, chciałabym zrobić zdjęcie. Stój! Zrobię wam zdjęcie. Trochę za blisko. To złe ujęcie. Odsunę się. Na zdjęciu będzie i koń. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Yoshiko, wyciągnijcie mnie. Biegnę. Nie umiecie się poruszać po śniegu. Trzeba założyć rakiety śnieżne. Już wam pomagam. To nie dla mnie. Nie dotrzecie do szkoły, jeśli przeraża was taka ilość śniegu. Daleko jeszcze? Trzeba przebyć wiele stromych ścieżek pokrytych śniegiem. To śnieżna pustynia. Wspaniale, napiszemy interesujące artykuły. Musimy dowieźć prezenty. Trzymaj się, idziemy. Doskonale, nie upadajcie na duchu. Idziemy. Kto to? Namabadże. Słynni namabadże jedzą kapryszące dzieci, prawda? To kanibale? To tylko górale. Udawajmy, że się boimy. Ukryjmy się. Wyjdźcie, płaczące dzieci. Gdzie są złe dzieci? Zjemy je. Na nic ukrywanie się. Wyjdźcie. Złe dzieci. Gdzie jesteście, płaczące dzieci? Wyjdźcie. Tu są złe dzieci. Wyjdźcie. Ratunku. Kabu, polon. Są też inne. Zjemy je. Duchy. Zabroniłyśmy wam jechać. Jesteście niegrzeczni. Kabu, polon. Powiedziałam, że nie wolno nas śledzić. Mówiłam to samo. Racja. Ale martwiliśmy się o ciebie. Nie spaliśmy całą noc. Spaliśmy w pociągu. Dość. Wybacz, bałem się, że może ci się coś stać. Ja też. Czego się baliście? Tu jest tyle śniegu, mogłaś złamać nogę. Właśnie. Myślicie, że nie umiemy o siebie zadbać? Nie zapomniałyście czegoś? Co? Proszę, my zabraliśmy. To klisza. Tak, twój aparat jest pusty. Rzeczywiście, ale mi wstyd. Wstydzę się. Zabierzmy chłopców z nami. Sprawią nam kłopot. Nie, jestem pewna, że będą zadowoleni. Jedziemy. Ja będę trzymał lejce. Nie, ja. Zaczekajcie. A co ze mną? Jestem głodny. Ja też. Mnie się chce pić. Cicho, tu grożą lawiny. Bądźcie cicho, nie hałasujcie. To nasze brzuchy burczą. Wytrzymajcie, wkrótce dostaniecie jeść.
Wybaczcie, nie mam nic do jedzenia. Okłamałaś nas, a my jesteśmy głodne. Może coś znajdziemy, może jagody. Nie oddalajcie się, tu są niedźwiedzie. Niedźwiedzie? Zaczekajcie. Co się dzieje? Kabu! Co robisz? Nie przeszkadzaj. Ratuję te biedne niedźwiedzie, zające. Co? Umierają z głodu. Ciekawe, czy Kabu sobie poradzi. W imię miłości rozkazuję ci przybyć, wiosno. Widziałaś? Udało się. Kabu i Polon źle postąpili. Zostaną uwięzieni. Pomocy! Tato, proszę, przebacz im. Chcieli dobrze. Nie chcę słyszeć o niczym. Popełnili poważne przestępstwo. Pogwałcili prawa natury. Żadnej litości. To zbyt surowa kara. Zrozum sami. Jesteś na tyle duża i inteligentna, żeby zrozumieć ciężar ich występku. Gdyby lato nagle zmieniło się w zimę... A wiosna w jesień... A zima stała się latem... Na ziemi zapanowałby chaos. Więc nie pozwolisz wrócić im na ziemię? Nie, przynajmniej przez tydzień. Tato, zrobię co chcesz, ale wybacz im. Nic z tego. Proszę, wysłuchaj swojej córki. Wybacz jej przyjaciołom. Nie mogę zmienić prawa. Jednak jest sposób. Jaki? Zostaniesz ukarana zamiast nich. Co to za kara? Przez tydzień nie będzie mogła czarować. Zgadzam się. Uprzedzam cię, że w górach przez dwie noce i dwa dni będzie szalała śnieżyca. Śnieżyca? Sali, musisz tam wracać? Tak, mamo. Ja i Yoshiko mamy misję do wypełnienia. Wybaczyłeś im? Tak, ale całej waszej trójce przez tydzień nie wolno czarować. Dopilnuję tego. Tali, Kabu, Polon. Nie do wiary. Chyba śnie. Przekonajmy się. Prawdziwe owoce, jakie smaczne. Dziękuję, byłaś bardzo dobra. Musicie obiecać, że przez tydzień nie użyjecie magii. Zaczyna padać śnieg. Wracajmy, zanim rozszaleje się burza. Sali! Gdzie byłaś? Szukaliśmy cię. Wybaczcie, zgubiłam drogę. Pośpieszmy się, już późno.
Nie możemy znaleźć moich braci. Nie widziałaś ich? Nie. Dokąd poszli? Nadchodzi śnieżyca. Pośpieszmy się. Poszli tam. To mojego brata. Patrz. Nie żyją. Dlaczego płaczesz? Więc żyjecie? To kolejny żart. Na widok niedźwiedzia udaliśmy, że jesteśmy martwi. Przestraszyliście mnie. Lepiej chodźmy. Niedźwiedź może wrócić. Przestań, nie przestraszysz mnie. Wiem, że żyjesz, Tom Kiki. Zaczekaj. Co jest malutki? Ma gorączkę. Co takiego? Zimno mi. Za górami jest wioska. Trzymaj się. Znajdziemy lekarza. Nie martw się. Zaraz będziemy na miejscu. Nie upadajmy na duchu. Zaśpiewajmy. Koni nie da rady. Wioska jest blisko. To straszne. Tom Kiki potrzebuje pomocy. Nic nie możemy zrobić w taką burzę. A gdyby zawrócić? Nic z tego. Mogłaby spaść lawina. Co zrobimy? Zaczekamy, aż burza się uspokoi. Tutaj? Na pewno zamarzniemy. Chcemy do domu. Płacz nie pomoże. Nie bądź taki ważny. To wszystko twoja wina. Ty mi pomogłaś. Przestańcie. Nie czas na kłótnie. Musimy trzymać się razem. Racja. Pomóżcie mi zbudować kamakurę. Kamakurę? Przypomina iglo Eskimosów. Nawet dzieci potrafią ją zbudować. To wspaniała zabawa. Ciepło tu. Tak, i chyba Tom Kiki lepiej się czuje. Gdybyśmy mieli jedzenie. Jakie dobre, pyszne. Zostaw ją, nie bij. Umrze z zimna, jeśli uśnie. Naprawdę? Nie wiedziałam. Nie pozwól im zasnąć. Wymierz nawet policzek, jeśli trzeba. Nie zasypiaj, Kabu. Kończy się olej. Gaśnie, do licha, zimno mi, Yoshiko. Nie myśl o tym. Ale zimno. Mam zapałki. Jak dziewczynka z zapałkami. Umrzemy, kiedy zapałki się skończą. Wkrótce skończą się zapałki. Trzeba coś zrobić. Braciszku, idę po lekarza. Nie możesz, umrzesz. Burza może potrwać 2 dni. Nie nalegaj.
W taką pogodę nie wolno wychodzić. To prawo gór, pamiętaj. Musisz być rozsądna, Sally. Nie mogę was posłuchać. Muszę iść. Sally, zaczekaj. Pójdziemy z tobą. Zostańcie i zaczekajcie na pomoc. Nie możesz nam zabronić. Musimy iść z tobą, zwłaszcza, że nie możesz czarować. Racja. Zachowujecie się jak dzieci. Jacy są mili. A teraz wracajcie. Nie zostawię cię sama. To zbyt niebezpieczne. Nie kłóćcie się. To niebezpieczne. Proszę, pomóż im. Sally ma zostać królową. Musi zasłużyć na ten tytuł. Musiała przysiąc, że nie użyje swojej mocy. Zobaczę, jak da sobie radę w świecie ludzi. Znowu upadła. Nie mogę na to patrzeć. Nie martw się. Zobacz, podniosła się. Dotrze na szczyt. Wytrzymaj, Sally. Patrzcie, tam jest szkoła. Udało się. Sally. Nie martw się, zajmiemy się wszystkim. Wszyscy zostali uratowani. Następnego dnia dzieci pokazały nam pięknie oświetlone domki. Ta podróż nauczyła nas, że aby przeżyć, trzeba walczyć z przyrodą. Poznaliśmy przyjaciół, których nigdy nie zapomnimy. Wersja polska, Studio Publishing.